To jest jakby jedna z możliwych odpowiedzi na to pytanie. Druga jest taka, że Recep Tayyip Erdoğan jest postacią, która, tak jak tutaj zwróciliśmy uwagę, zasadniczo jest postacią dosyć głośną i taką, która nie lubi dawać o sobie zapomnieć, a już zwłaszcza nie lubi dawać o sobie zapomnieć Zachodowi. Po pierwsze dlatego, że to zawsze fajnie brzmi w tureckiej polityce zewnętrznej, gdy jest polityk silny, gdy jest polityk, który mówi, to my dyktujemy relacje Zachodowi, i gdy jest polityk właśnie taki bardzo, no powiedzmy, asertywny, tak? Kwestia natomiast tego, tej najnowszej odsłony relacji z Unią Europejską, ona rzeczywiście trochę przypomina tę tak zwaną grę w kurze, tak, którą znamy chociażby z teorii gier, gdzie dwa samochody pędzą na siebie, tak, i ten, który stworzy, wiadomo, straci uznanie, natomiast ten, który oczywiście wygra w tej swojej skali wypłat, no ma po prostu wygraną i uznanie. Ale jeśli oba samochody będą dalej pędzić i żaden nie skręci w prawo czy w lewo, to się zderzą. To wiemy, jaka jest skala wypłat. Tak, dokładnie tak, to się zderzą. Natomiast to jest też tak, że mamy również w Brukseli różnego rodzaju sygnały. I między innymi te sygnały miały takie, powiedzmy gdzieś tam z miesiąc temu jeszcze takie sygnały otrzymywaliśmy, że tak, jest problem z tą ustawą antyterrorystyczną, ale być może i my, i Turcy jesteśmy gotowi na kompromis. Co ciekawe, że Ankary też były takie sygnały, że no, my nie możemy zdecydowanie, nie możemy tej ustawy zmienić, bo to jest ważny element tureckiej narracji, tak? Ponieważ Turcja cały czas musi w tej swojej narracji podkreślać, że ma problem z terroryzmem, bo to jest potrzebne zarówno dla polityki wewnętrznej, jak i dla polityki zagranicznej. Ale teraz zdaje się sugerować, że ta ustawa tak szeroko ujmująca terroryzm może być wykorzystywana po prostu do zwalczania opozycji, bo Bruksela po prostu wyciąga wnioski z tego, co miało miejsce w przeszłości. Ta ustawa wielokrotnie była o to, znaczy ustawa była skarżana decydenci Turcji wielokrotnie w tej relacji długiej, tak, Turcji z Unią Europejską, między innymi we wszystkich tych raportach Komisji Europejskiej, które 1998 roku są przygotowywane dla Turcji. W tych raportach Komisja Europejska podsumowuje postępy Turcji w zakresie wypełnienia politycznych i ekonomicznych kryteriów kopenhaskich. Tam w każdym niemalże z tych raportów było podkreślone, że Turcja musi dokonać zmiany ustawy antyterrorystycznej. Niezależnie od tego, czy był okres, powiedzmy, zaognienia sytuacji w polityce wewnętrznej Turcji, tutaj oczywiście głównie zaognienia relacji między Turcją a partią pracującą Kurdystanu, czy był to okres uspokojenia, Unia Europejska na to zwracała uwagę. Natomiast tutaj właśnie przechodząc jakby do kolejnego wątku tej całej zarówno relacji, jak i tej wypowiedzi, no mamy tę sytuację, można powiedzieć, wyjątkową w Turcji, tak? Ponieważ po nieudanym zamachu stanu, zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wyjątkowego, stan wyjątkowy, który zatacza tak naprawdę coraz szersze kręgi, i właśnie okazuje się, że no znowu ustawa antyterrorystyczna jest tam gdzieś tam z punktu widzenia oczywiście relacji Turcji z Unią Europejską problematyczna, bo rzeczywiście zamykane są chociażby media, czy jak wiemy zwalniani są nauczyciele, których oskarża się o wspieranie terroryzmu. I teraz pytanie, czy tak jak się tutaj, jeśli chodzi o tych około tysięcy nauczycieli z południowego wschodu Turcji, tak, którzy zostali oskarżeni o wspieranie terroryzmu i zostali na tym etapie chyba przeniesieni, jeszcze nie zwolnieni z pracy. Pytanie, no właśnie, czy to, co uważa się za podstawę tego posunięcia, no bo musimy zadać pytanie, 10 tysięcy nauczycieli, jak to możliwe, że w ciągu dnia, tak, jednego w zasadzie wszystkich zidentyfikowano i tutaj postawiono taki, wybrano taki czynnik uczestnictwo w demonstracji przeciwko konfliktowi między Turcją a partią pracującą Kurdystanu. No i czy ci nauczyciele rzeczywiście popierają partię pracującą Kurdystanu, no w świetle tureckiego prawa antyterrorystycznego, to jest właśnie przykład, jak to prawo może być wykorzystywane i stąd też Bruksela na tym etapie, no jakby w pewnym sensie pozostając gdzieś tam wierna tym swoim zasadom, po prostu tak zwanym zasadom, jak to woli, to musi na to nacisnąć. No ale czy to jest możliwe, że Grecja jednostronnie zdecyduje, przepraszam, że Turcja jednostronnie zdecyduje się zawać tę umowę i znów do Grecji, stąd właśnie, przynajmniej do głowy Grecja, ruszą z terenu Turcji Syryjczycy czy Irakijczycy, no przecież to by wywołało, podejrzewam, w Brukseli dosyć ostrą reakcję, nawet biorąc pod uwagę to, że Unia Europejska reaguje wolno, że te inne młyny, jak to się mówi, mierą wszystko powoli, to nie wyobrażam sobie, żeby nad tym Bruksela przyszła do porządku dziennego. To jest przede wszystkim bardzo fajny straszak. I Turcja
Turcja jest tego świadoma. Turcja jest świadoma też tego, na co my nie zwracamy uwagi tak naprawdę, ponieważ musimy też przyznać szczerze, że Turcja ma fatalną prasę na Zachodzie i my nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, że dane się z tego wcale nie poprawi, dokładnie tak. Chociaż tutaj akurat Unia Europejska, Turcja, Unia Europejska i państwa Unii Europejskiej starają się wykazać pewne, powiedzmy, wykonać pewne gesty, które zadowalałyby partii po tym zamachu stanu niszczości. Natomiast my nie zastrzegamy tego, że rzeczywiście Turcja dla Unii Europejskiej robi dość dużo. Natomiast w tureckiej percepcji nie ma tej wzajemności. To znaczy Unia Europejska nie robi dla Turcji wystarczająco dużo. Teraz to, że gdybyśmy to zachowanie Turcji przenieśli szerzej na troszeczkę na politykę międzynarodową, przynajmniej w regionie Bliskiego Wschodu. To też zwróćmy uwagę na to, co się dzieje chociażby w Syrii, prawda? Turcja z jednej strony mówi, że nie będzie się wywiązywała, to chyba z 5 dni temu razem powiedział Recep Tayyip Erdoğan, nie sugerował, że jak Bruksela się nie wywiąże, to i Turcja nie będzie się wywiązywać. W sumie z jednej strony jest dość jakby jasne, no bo skoro jedna strona z umowy się nie wywiązuje, to i druga nie będzie. Natomiast z drugiej strony mamy rozważania w Turcji dotyczące sytuacji w północnej Syrii i ciągłego wysyłania przez Turków sygnałów, między innymi przez tego samego Tayyipa Erdoğana, że tam sytuacja dąży, czy Turcy bezpośrednio dążą do stworzenia tej strefy bezpieczeństwa. Po co jest ta strefa bezpieczeństwa? Między innymi po to, to jest akurat ten wymiar humanitarny, żeby uchodźcy nie przedostawali się do Turcji, która no, też ma właśnie problem dość duży, tylko pozostawali w tej strefie bezpieczeństwa, tylko pozostawali w tej strefie bezpieczeństwa. I to też jest taki sygnał Turków. To jest zresztą tak naprawdę nuta od dawna bardzo grana, co najmniej od 2 lat Turków w odniesieniu do Unii Europejskiej. Ta strefa bezpieczeństwa, czy strefa buforowa, bo to różnie jest nazywane przez Turków, te dwie koncepcje różnią się od siebie, ale po prostu Turcy zamienili wstępowali się w strefę bezpieczeństwa i strefę buforową. I Turcy wskazują rządów swoim, tak naprawdę nie tylko Unii Europejskiej, tak tylko sojusznikom z NATO, że słuchajcie, no jest taka koncepcja rozwiązania tego problemu. Ona pomoże humanitarnie. Ona oczywiście miałaby też odnogę polityczną, bo to by blokowało jakieś autonomiczne aspiracje syryjskich Kurdów na północy Syrii. Dlatego też musimy być świadomi. I z tego powodu to wywołuje sprzeciw. No dobrze, a skoro powiedzieliśmy o sytuacji Turcji, to warto też powiedzieć o sytuacji Rosji i w ogóle syryjskiego może reżimu. Ponieważ ostatnie chociażby bombardowania Rosji, czy ostatnie zaognienie, powiedzielibyśmy, konfliktu syryjskiego, zdaniem wielu analityków, którzy bardziej skupiają się, powiedzmy, na wojnie domowej w Syrii i znają się troszeczkę bardziej na polityce Rosji, jest zdaniem tych analityków działaniem celowym, ponieważ właśnie kolejne fale uchodźców będą napierać na Turcję, kolejne fale uchodźców będą tym samym napierać gdzieś tam w perspektywie na kraje Unii. To jest trochę taki efekt domina, prawda? Bo kolejne kroki się powracają i gdzieś to się kończy w Berlinie. To jest właśnie tak, dokładnie tak, element wywierania, można powiedzieć, presji. W związku z tym jest to bardzo skomplikowana układanka i dlatego też nie można wykluczyć, że strony, pomimo tej całej właśnie gry, prawda, tego skóra, że ostatecznie rzeczywiście wykażą wolę do kompromisu. Ja myślę, że się jeszcze raz nie będzie o to łatwo aktualnym uwarunkowaniu. A może być tak, że strona po prostu nie zaczynają na zewnątrz wysyłać bardziej takie sygnały do swoich odbiorców, i z drugiej strony troszeczkę, w cudzysłowie, to powiem, tracą kontakt z rzeczywistością. Tak jest troszeczkę w relacjach turecko-amerykańskich, gdzie mamy sygnały, że różnego rodzaju wypowiedzi tureckich decydentów, które mają na celu między innymi wywieranie nacisków na Amerykanów, no ale i też są przeznaczane na użytek polityki wewnętrznej, bardzo się Waszyngtonowi nie podobają. I tak też może być naturalnie w relacjach Turcji i Unii Europejskiej. To też bardzo fajnie, że Pan zwrócił uwagę na ten wątek, ponieważ tak samo jak Unia Europejska potrzebuje Turcji,
ta Turcja, pomimo tego, co oczywiście mówi, potrzebuje ciągle Unii Europejskiej. To jest jakby po pierwsze. Po drugie, ja jestem ciągle mimo wszystko przeciwnikiem skrócania tego do kwestii takiej, jakby dla nas najbardziej bieżącej, czyli kwestii interesów, czy kwestii jakichś tam krótkofalowych celów w polityce wewnętrznej. I posłużę się tutaj bardzo ciekawym przykładem, który też zauważył jeden z polskich dziennikarzy, proszę mi wybaczyć, teraz już nie pamiętam, który. Natomiast ciągle w trakcie tej całkiem pokaźnej fali antyzachodnich wypowiedzi Recepa Tayyipa Erdoğana i innych tureckich polityków, które miały miejsce po tureckim zamachu stanu, jeden z tureckich dziennikarzy zadał pytanie, no dobrze, skoro tak krytykujecie tę Unię Europejską, skoro tak mówicie, że ona nie jest nam do niczego potrzebna, to dlaczego tak bardzo domagacie się wsparcia? I to jest bardzo ciekawy wątek, tak naprawdę, o którym bardzo często teraz zapominamy. Bo Unia Europejska z punktu widzenia Turcji to nie są wyłącznie interesy. To nie jest wyłącznie to, że to jest najważniejszy partner handlowy, że to jest brama gdzieś tam dalej, powiedzmy, na zachód, że to jest gdzieś tam w dalszej perspektywie, no, teraz już nie do końca jasne, tak, TTIP, czyli kwestia znaczących korzyści gospodarczych. To jest również kwestia pewnego projektu modernizacyjnego, który pozostawił dość głębokie ślady tureckiej tożsamości. To jest też coś, co może zatrzymywać Turcję, wiązać Turcję z Unią Europejską. Oczywiście na tym etapie mamy też bardzo dużo sygnałów, że Turcja ma nieco inne, czy zaczyna mieć inne poglądy na tę sprawę. Szalenie fascynujące intelektualnie jest to, jak te sygnały, na przykład tutaj jeden tylko przykład podam, krytykę modernizacji tureckiej, tak, blisko 200-letniej, mogliby powiedzieć, że 300-letniej, jak ją będziemy interpretować tak za 20 lat. Być może to będziemy interpretować jako sygnały, że a zobaczcie, Turcja się oddalała i wtedy z Unii Europejskiej. Natomiast na tym etapie między innymi tego typu zachowanie tureckich polityków pokazuje, że ten wątek tożsamościowy on wcale nie jest taki nieważny przy ocenie relacji wzajemnych. Czyli słowa, to, że 50 lat każą nam czekać pod drzwiami, świadczą to, że Unia każe Turcji czekać z danym Erdoğanem, świadczy o stosunku europejskim do Turcji, to jest nawiązane do 1963 roku, odkąd Turcja ma status takiego stowarzyszonego, wtedy jeszcze z tworzącą się dopiero wspólnotą europejską. To jest wszystko gra. Być może, zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz. Znaczy, może inaczej, to może być pewnego rodzaju gra, tak? Ale zwróćmy uwagę na jeszcze jeden wątek. Co powiedział Tayyip Erdoğan tego dnia? Słuchajcie, my jesteśmy gotowi, to oczywiście troszeczkę parafrazuję. To wy musicie zadecydować, czy jesteście gotowi dla nas. Odpowiedzialność na Unię. On nie chce tak naprawdę do końca stwarzać wrażenia, i to samo już w Brukseli. Bruksela też nie chce stwarzać wrażenia, że to odpowiedzią Bruksela i Ankara są stroną, które zrywają tę relację. Nie mają ochotę na taką odpowiedzialność. To też coś mówi o tych relacjach, prawda? Mówi to na tym etapie tyle, że są to relacje rzeczywiście trudne, w którym obaj partnerzy troszeczkę są świadomi tego, że nie dzieje się najlepiej. I zarówno wydaje się, że Bruksela, jak i Ankarze, na tym etapie wydaje się, że nie zależy tak naprawdę bardzo na zbliżeniu. Ale obaj partnerzy chyba są świadomi również tego, że rozstanie to jest bardzo bolesna sprawa. Więc brak tego zbliżenia nie oznacza od razu oddalenie postanowienia na duży dystans partnerów. Tak czy siak na pewno Grecja ustawiona bardzo czeka na to, jakie będą te losy, bo to na Grecji najwięcej szansa z Turcji, stąd też bardzo duże zainteresowanie wobec Grecji właśnie przyszłością tej umowy. Bardzo dziękuję Karol Wasilewski, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, był moim Państwa gościem. Dziękuję również Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. Trzeba też powiedzieć o tym, że platforma jest już zanikająca formacja polityczna i łapią się różnych sposobów, ale każdy piątek o godzinie 19:15 zapraszamy na życzenie tylko sportowe. Mówimy się teraz o własnych spotkaniach z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co się robi w serii przed kartym papierze, w trakcie do nikomu. Zabraknie więc nowinek pro cały świat, rozmów o medycynie sportowej, opowiemy też o marketingu, polityce, szkolenie sportu. Zaprosimy więc na warto nie za sportu, która sobie mogę wyrywać nawet zdrowy plan. Każdy program nie da się podobać. Podróż do najważniejszych, pomyśl o takim człowieku, który wykazał wszystkie zdrowe też do pracy i medycyny, tam u niego nie gra. Przekazać wam najciekawsze wiadomości. Jeżeli się w trakcie nie posłuchać o sportowcu, wtedy chodzą ze stadionu. Zapomnimy, jak skandalowo.
to jest najbliższa osoba. Więc tutaj dyskusji już nie ma, a jednak są gdzieś z wyborem, będą to wmawiać ludziom normalnym, żyjącym teraz obecnie. Każdy piątek po godzinie 14:15. Zapraszają Marcin Nowak i Marko Polowski. Łaniem Polskiej Fundacji Narodowej, którą tworzyć, której budżet będzie pochodził z części wsparcia przez największe polskie spółki. Prezesi spółek chcieli w ten sposób przyczynić się do rozwoju polskiej marki na świecie, do promocji kultury, do pokazywania polskiej polityki historycznej. I kolejna sprawa. Ja podaję takie przykłady z różnych dziedzin. Niedawno zakończyły się Igrzyska Olimpijskie. Polska, no niestety, bolało nas, że tych medali w tym roku było mało. Chcemy również we współpracy z Ministerstwem Sportu przygotować taki spójny